pokój i dobro. Zanim posłuchasz dzisiejszego rozważania, proszę Cię, przeczytaj ze spokojem pod filmem krótką modlitwę. Ta modlitwa zaczerpnięta jest z mszału rzymskiego. Modlitwa po komunii, którą usłyszeliśmy w niedzielę i będziemy słyszeć przez najbliższy tydzień. Wszechmogący Boże, spraw, aby udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy. Są w nas przeróżne głody i pragnienia. I to pragnienie Boga nieraz zaspokajane jest na Eucharystii, na modlitwie, nieraz w kuchni, przy lodówce, czasem przed ekranem, w biegach, przeróżnych sytuacjach, niekoniecznie prawych i dobrych. To pragnienie Boga, głodu w mojej duszy, tylko On może zaspokoić. Eucharystia ma powodować to i powoduje, że mamy się stawać jak Chrystus. Czy Bogu pozwalam na to? Do zobaczenia.